teraz chyba jest ten moment, żeby się zastanowić nad składem wojsk. Piechota ma działanie przeciw samolotom. Samoloty mają szansę na likwidację populacji i zniszczenie ulepszenia i mocno biją. Do tej pory używaliśmy tylko pancerzy. Tu mają bonusiki na piechotę, czyli pancerzy musi być dużo. Ale chcemy samoloty, żeby zwiększyć obrażenia. Piechota ma działanie na samoloty. Jak to zrobić teraz? Dać trochę tych ziomków tutaj? Też modyfikacji populacja, no i to jest ten problem. W ogóle nie możemy, tak? No to jest nieźle. Wysokie 5 środków na górkę musiało być, czy musiałbym się zatrzymać z... zatrzymać z uzupełnianiem. No tak. No dobra, to wrócimy do tego, tak czy tak. Widzimy. Muszę zapamiętać, że widzimy, co on tu ma. Jakby niemaskowane statki możemy wykryć. Pytanie, czy statek siedzący w hangarze też działa przeciwosłonowo? Przeciwmaskowaniu? Tego nie wiem. Pewnie nie. Czyli wy tu już oddaliście. Dobra, to wracajcie. Ona nie uzupełniła tego, no nie dziwię się wcale. Tu jest Dmitry Lenko ze swoimi. Ale nie wiem, czy tak po prostu wjeżdżać tam i oddawać tu na to oblężenie. Zobaczmy, czy my tu może mamy jakieś może planety do zajęcia. Na Ir. Przy okazji mogę się wami zająć. No to terrańska, przemysł, jedzenie. No pełno mają. No to już to się należy, kolonizacja. Bierzemy terrańską z powodu jedzenia. Jak to będzie, to potem... Może to. Co jeszcze? Amosa. To jest bardzo dobrze działające. A musiałbym wam zrobić modernizację, żeby to miało sens, tak? To zrobię. Czyli na razie macie co robić. Lodowa, śródziemnomorska. Przeglądnijmy to wszystko. Nero, macie najwięcej zablokowanych planet. Tu jest pełno. Arktyczna, jałowa. Jałowa. Kontrol. Gdzie to jest? Ach, tutaj. Uniwersytet Denark. A my dużo mamy pilnych rzeczy do odkrywania i nie chciałbym tego wkładać do kolejki.
Ale mogę wam ustawić coś do zrobienia. No wszystko władujemy w to. Władujemy to, skoro to dostaliśmy. No to czemu nie skorzystać? Wszystko mają tutaj już. Auwa. Coś wam może dam, jak już tu jestem. Pewnie nie będę oryginalny, ale... coś takiego. Auwa. I co teraz? O, 6 ludków. I teraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak są turystyka, logistyka 11, szkoła fantastyki. No to już jest lepiej, nie? I teraz zaraz skoczy następna populacja. Jest ich tu dużo. Mamy ile tych planet? To mamy do zaludnienia. Amebianie. Na sawannę przerzucić jednego. 104, 103. No to się będzie uzupełniać teraz, nie? Pustynna z dobrym przemysłem. Też trzeba będzie może zająć. Może wtedy bym przerzucił na tą właśnie pustynną. No to jakoś dużo wyszło, nie? Tyle tych pól 7. Dobra, zobaczymy potem. Polacjuszu, kochany, co ty robisz? A tak jakbyś się wycofał ze swych planów, nie? Bij się z kimś innym. Cofonki poleciały, a może to po prostu ich nie widzę. Czekowanie już robimy, co wy mi odpowiadacie. No. Aha, tu mamy statek. No, to niech on tu pilnuje. Populacja leci. Aha, samfunki się bulwersowały na pewno o sondę. Wrogie trapienie. No, no to to jest... no to to jest... można się było tego spodziewać, że oni są ogarnięci pod tym względem. No troszkę trzeba jeszcze podesłać. Niszczyliśmy im to. Ładnie urosło, nie? Coś tu jeszcze jest. To to jest. Jakiś taki niby bojowy, nie? I no to nawet nie idzie, nie zużywa się punktów akcji. To warto zapamiętać. Zaurak. Pancernik. Okej. Róbcie następny. 1000. Mogę nawet za kasę już wykupywać. Mam 16 tysięcy uzbierane z tego koszenia. I uzbieramy tu taką ukrytą flotę. No to może potem ją wyciągniemy i tu nagle zrobi się taki punkt oporu. Tylko że też kurcze floty zużywają... populację, budowa flot zużywa populację. Ta już nie jest doładowana, nie?
To może pochopnie puściłem tą wojnę błyskawiczną. Ale możemy też wykonać przekładankę. Może Dmitrij oddać swoje wojsko, bo tutaj już jest po prostu niedaleko. On już nie ma skąd brać poboru. Przerzućmy. Tu nie zostanie ona jako element stabilizujący, ale może tego pancernika też. Dobra. Trzeba nad nimi niestety pracować mocno, w zwiększony sposób. Moc Akademii, dziękuję. Bitwa lądowa w nos. I co? I mam się pokusić teraz o wojnę błyskawiczną? On się zaczyna kończyć. Musimy uważać i kosić te statki, które przylatują. Aha, mogę się mu przyjrzeć. O, proszę, Horacjusz. 1400. Też ma, widzicie, też ma już statki w personelu bojowym. Zobaczę moją proporcję. 60, 20, 19. Aha, bo ja jeszcze nie mam. No tak, moje proporcje. Tak, takiego jakoś Polska nie widziałem. Dobra. To jest kolega, który siedzi w systemie. Tutaj, Nerod. Nerod, aha. Bo wy to szybko zrobiliście, tak? I teraz co? Zmodernizować was? Tak, no bo przecież dałem wam tam tą budowlę. Po to nie będziecie mieli co robić. To róbcie. Statek dotarł, obrona. Na razie nikt mi się tu nie osiedla. Ondor nie ma co robić. Zobaczmy, co mogę dla was zrobić tutaj. Szkoła fantastyki. No chyba tyle, nie? No, co tam dalej? Dwuplanetówka. A, chwileczkę. Ziemnomorska. Dlaczego ja tego jeszcze nie wsadziłem? Do kolonizacji. No. Co? Co? Czerwone? Ktoś tu siedzi? No, zobaczymy. Wracamy wszyscy, tak? Bo zrzuciliście żołnierzy. Jak w tej chwili wygląda tutaj plotka? Koleżanka trochę napełniła sobie. O! On wjechał do Olwaldi. Okej. No to się rozprawmy. Maskowanie. Widzieliście? Gdzieś mi krążą, jeżdżą. I to jest właśnie to. On ma pancerz. Ma pancerz, czyli dobrze się ustawił. A mamy osłony, czyli nie jesteśmy dobrze ustawieni. Ale on nie ma łowców. Krajacz. Dobra.
Ach, to jest witam na poważnie, czyli ustawmy się. Limuzyny. Bardzo ciekawe. Tak jakby dwóch moich bohaterów brało udział. Nas od święta możemy obejrzeć, no, mimo że jestem trochę obrażony na system walki Endless Space 2. Ciekawe, że bohatera tutaj wmieszał z innej floty. To jest ciekawe naprawdę. Jednego nam załatwią. No dobra, mamy w zapasie pancernika. Tu już pękają stateczki. Dwóch stracę. Co tak słabo teraz się zrobiło? Aha, on może mieć broń antykrakietową. Zaraz się przezbroimy na energię. I zadamy mu łupnia. Jak taki mądry. I nawet tu podmienię te statki. Już zmieniam projekt. On ma pancerz i pociski, tak? To zmieniamy. Na broń pociskową jego powinniśmy przeciwstawić pancerz. A na jego pancerz energię. Z czym należy? Nie wiem, jaki tam ma. Należałoby zachować funkcję anty. Co to robi? Zobaczmy. Zdaje się, że mamy dużo tego. Tytanu powinniśmy mieć dużo. To jest. To są zwykle takie pociski. Ulepszone ultragęste pociski, a te pociski imperialne 86. Te są tam minimalnie w czymś tam lepsze, nie? Ale my teraz się interesujemy energią. Plus 500. Kurde, kiepsko. Ale energię muszę mu przywalić przecież. Krótki średni. Co by tu wymyślić innego? To by dawało więcej. Większa szansa na krytyka. No to tak zróbmy chyba. I on zniknął. On zniknął, bo ma to głupie maskowanie. Po prostu nie mogę. Jeszcze trochę do skafandrów bojowych. A może już uciekł. Ja tam kogoś zaraz wyślę tutaj. Bo teraz w tej sytuacji przydatna, nie? Ta opcja. Zasięg wzroku. Ciekawe rzeczy. Dotawianie liczebności, nie?
Koleżanka jest... No, powinna być uznana za flotę interwencyjną. 11, strasznie dużo kasy pójdzie. Ten nie brał udziału. On jest mniej doświadczony przez to, a wcale nie, wcale tak nie wynika. Czyli ona zostaje z tymi dwoma zdrowszymi. Te by muszę zabrać. Żeby nie płacić jak za zboże, nie? Dobra, to ja tu jest w sumie teraz? Tutaj powinno być. Przemieszały nam się teraz te... ciemności, no ale dobra. Teraz widać, o, coś tu widać teraz. Znowu przemyka Horacjusz. Technologia maskowania. Tu mam ten moduł i to można jakoś wykorzystać. Też im tutaj jeździć po ich terenie. Tymczasowo jednak. O! Co to jest? I co on tu ma? On ma technologię przeciwko maskowaniu, tak? Tak bym wnioskował. Chyba tak. Dziś ma to założone. Czyli teraz my sobie go tu ukrócimy. To jest inny bohater, to nie jest ten sam. Ale jednak było widać tutaj, że on to blokuje. A jak jest zostawiony, bo tego... Tak, tamci. No, a my jesteśmy przygotowani teraz na to. Pancerz na jego pociski i energia. Zobaczmy, co to da. No uciekł niestety. Nie ubiliśmy gnojka. Gdzie mógł uciekać? Do siebie? Tu uciekł. To teraz podążymy za nim. Nie dam rady. Ej, no co to za oszustwo jest? Nie ma go. Przez chwilę był. No kurde, przydzwoniłbym mu. Pytanie, czy bym go w ogóle złapał, nawet przy lepszej reakcji. Oj nie, musimy się zacząć bawić w to wykrywanie ich. Jeszcze tylko trochę. Jeszcze tylko trochę po prostu. Muszą być floty po prostu odpowiednio mocne do tego. Jest tu pancernik. Tym jeszcze to zajmie trochę. A to jest bardzo dobry system. Może tu właśnie porzucić jeszcze trochę populacji. No jasne. Czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Tu w ogóle leci populacja, nie? Ale daj mi jeszcze, bo jak 3 im przebędzie, jeszcze 3 się zmieści.
O, jedzie się do Auwy. Olwaldi. Aha, ten się ujawnił, cwaniaczek. No zobaczmy, jak to wyjdzie. On, a, bo oni są ugryzieni, tak? To powinno być dzięki temu łatwiejsze. Tylko dobrze strzelajcie, a nie, że teraz, o. Czyli ogólna klęska po prostu. Rewelacja. I łapmy go. Łapmy i wykończmy go po prostu. No, tak to powinno wyglądać, nie? Szkoda tamtych statków. Ten się strasznie tu rozpycha tym swoim wpływem. No co za po prostu. No, ale pewnie pełen zajętych, no. Coś tam zaraz dla niej wybiorę. Zaśnę wzroku jej dać. Przeczytaj te punkty tutaj. Chyba zaśnę wzroku lepszy. A, to zagrajmy to jeszcze. No, to nic sobie zrobią. Coś tam też jeszcze da na pewno. A moza. No i teraz musicie mi robić pancerniki. Kto tu stoi? Aha. Jakiś pomyleniec. Ile tu brakuje? No kurczę, to powinno być już, nie wiem, niedużo. Mam trochę populacji na plusie, tak?
Może trzeba to zmienić. I zobaczmy, jak to wygląda w liczbach. Tu jeszcze nie, no to... Niepozornie, ale tak bym to zostawił. Ciekawe, że tutaj mi się nagle pojawił oddział. No ale coś, strzelam do tych samolocików, czy nie? Polaris. Wiem skąd wy jesteście. Teraz bardzo ciekawą rzeczą jest, czy będę miał... O! Czy on tu chce sprawiać kłopoty? Nie, jest mocno przeczepany! Mocno przeczepany, od kogo mógł dostać?